Kolorowe stroje, taneczna muzyka i słodki poczęstunek – to wszystko było na balu karnawałowym w Zambrowie. O doskonały nastrój uczestników balu zadbali aktorzy teatru Maska w Krakowie. Przyjechaliśmy do Zambrowa, żeby pokazać, że każdy, i mały, i duży, może się świetnie bawić. Jest na to oczywiście jedna recepta. Trzeba się do siebie nawzajem uśmiechać, trzeba życzliwie do siebie podchodzić, trzeba kochać muzykę i dać się po prostu jej porwać. Tak jak w Rio de Janeiro. Dzisiaj mamy takie małe Rio, tylko że w Zambrowie. Na balu można było wykonać samemu karnawałową maskę. Można użyć piór, można użyć kleju z brokatem i flamastrów. Różnych kredek i kleju, są różne możliwości. Tradycyjnie w balu uczestniczą całe rodziny. Zambrów znany jest ze wspólnych zabaw integracyjnych mieszkańców. No to taka okazja zobaczyć takie święto dla dzieci, no i dobrze spędzić czas. Przyszłam z mamą i z tatą na bal karnawałowy i jestem cheerleaderką. Dzisiaj mamy cheerleaderkę. Pomachaj pomponami. Po zabawie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marta Konopka zaprosiła wszystkich do Centrum Kultury na seans filmowy. Był to miły akcent rodzinnego spotkania.